Vamos allá. Z nami Okno Plus i Tewa. Panowie, jaki to był dla Was sezon? No, to był nasz pierwszy sezon w lidze, więc na początku trochę zderzyliśmy się z pociągiem. Wysoki dosyć poziom, ale chłopaki później trochę delikatne przebudowanie składu, trochę treningów, no i generalnie skończyliśmy jeszcze, nie wiem, albo na czwartym, albo na piątym miejscu, więc początki na to nie wskazywały, ale jesteśmy zadowoleni jak na debiutanta. No, w naszym przypadku wyglądało to trochę inaczej. Przegrywaliśmy prawie mecz za meczem. Udało się na szczęście ostatni mecz w tym sezonie wygrać, także zakończenie sezonu bardzo pozytywne. Spodziewaliśmy się, że będzie na pewno dużo lepiej, bo zeszły sezon walczyliśmy, żeby wejść do ligi wyżej. No w tym sezonie niestety nie dopisał skład. Problem był, żeby zabrać 7 osób do meczu. Bardzo dużo meczów zagraliśmy. 6, chyba 3 mecze, 5, no i stąd takie porażki i takie wyniki. No, troszeczkę jesteśmy zawiedzeni. No, o waszej postawie, tak samo jak postawie Tewy, to chyba słaba wiosna. Znaczy, runda rewanżowa zadecydowała, bo wy tylko 7 punktów w tej rundzie, a Tewa, jeżeli się nie mylę, to 12. No, tą drugą rundę rewanżową mieliśmy lepszą. Na początku tak właśnie nam trochę nie szło, później już przebudzenie, trochę przebudowanie składu i już było ok. No, a tutaj jak widziałem dzisiaj na mecz z Okno Plus, no to faktycznie bardzo ładnie się grali piłką, więc jestem trochę zdziwiony, że aż tak niska pozycja tej drużyny w lidze. No, ale w przyszłym sezonie na pewno powalczymy. No tak jak pan mówi, u nas druga część sezonu bardzo kiepska, porażka za porażką, 6-0, 10-0, nie pamiętam jakie to były wyniki, bardzo wysokie w każdym bądź razie, bardzo nieskuteczna gra z naszej strony, nie mogliśmy strzelić bramki, no dzisiaj się jakoś odblokowaliśmy na sam koniec.